Gender, termin, który budzi wiele niezdrowych emocji, ilekroć pojawia się w przestrzeni publicznej. Czym tak naprawdę jest gender? Czy jest to nauka, a może szkodliwa ideologia? Odpowiedzi na to palące pytanie udzieli nam pani dr Monika Bobako. Gender przede wszystkim jest kategorią analityczną, która jest używana w naukach społecznych, w literaturoznawstwie, również w rozmaitych innych dziedzinach nauki i służy po prostu do tego, żeby analizować różne formy ludzkiej aktywności pod kątem tego, w jaki sposób one przyczyniają się do budowania relacji płci. Czyli tutaj zakładamy, że płeć poza tym swoim wymiarem biologicznym ma swoją nadbudowę taką kulturowo-społeczną i to nas przede wszystkim interesuje, kiedy prowadzimy badania przy użyciu pojęcia gender. Ta wielka burza, która się w tej chwili pojawiła wokół gender, ona dotyczy projektów prawnych, społecznych, politycznych, które sięgają do badań genderowych, ale zasadniczo rzecz biorąc mają na celu wprowadzanie równościowych relacji społecznych. Więc jakby tutaj ci, którzy kontestują pojęcie gender, to na ogół są ci, którzy kontestują w ogóle porządek społeczny oparty na równości płci. Czyli w gruncie rzeczy kontestują to, co mamy zapisane w Konstytucji, polskiej Konstytucji, która zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć między innymi. Czy obecnie da się jasno rozgraniczyć gender studies jako naukę od gender studies jako działalność aktywistów? Oczywiste jest, że każda forma działania społecznego musi się odwoływać do jakichś ustaleń, do jakichś diagnoz społecznych, do jakiejś wiedzy, do jakichś raportów. Potrzebujemy tego, chociażby statystyk, żeby powiedzieć, że tak jakby rozumieć problem społeczny, z którym się konfrontujemy, sięgamy na ogół właśnie do ustaleń naukowych i z tego powodu różne organizacje feministyczne czerpią z dorobku akademickich gender studies, co nie oznacza jakby, że tu jest jakaś pełna tożsamość pomiędzy aktywizmem takim prorównościowym, a tymi badaniami akademickimi. Faktem jest, i to trzeba podkreślić, że w tej chwili badania genderowe są tak głęboko zintegrowane z innymi dyscyplinami naukowymi, że jeżeli chcielibyśmy uderzyć w badania genderowe, trzeba byłoby zakwestionować ogromną część socjologii, ogromną część antropologii kulturowej, tak? Ogromną część kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, organizacje religijne, nie tylko katolickie. Rzeczywiście są często rzecznikami bardzo konserwatywnych wizji życia społecznego i na ogół kontestują wszelkie próby zmieniania relacji społecznych właśnie w kierunku wprowadzania równości. Mieliśmy taką zmasowaną akcję ze strony poszczególnych hierarchów Kościoła katolickiego przeciwko Europejskiej Konwencji o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet. I tam właśnie argument się pojawił taki, że ta konwencja jest nieakceptowalna, ponieważ posługuje się pojęciem gender. Jakby argument się tutaj pojawiał taki, że samo pojęcie gender użyte w tych dokumentach prawnych sugeruje, że relacje takie relacje rodzinne są konstruowane społecznie i że przemoc jest jakoś zakorzeniona w strukturalnej dominacji mężczyzn nad kobietami. To jest w gruncie rzeczy wniosek badań genderowych. I rzeczywiście jest to problem, tak, że ten głos taki konserwatywny, antyrównościowy bardzo mocno jest w tej chwili w Polsce słyszalny. Oczywiście można to i pewnie należy łączyć z przemianami w sytuacji Kościoła w Polsce i z kwestiami dotyczącymi nadużyć seksualnych, które były w ostatnich miesiącach ujawniane w Kościele. I ewidentnie ten dyskurs antygenderowy jest tu jakąś taką formą zasłony dymnej. Ze strony religijnej, tak, również na gruncie polskiego katolicyzmu mamy rozmaite podejścia, które studiów genderowych nie kontestują, tak? I można pokazać, jeżeli pani by zerknęła, nie wiem, do rozmaitych publikacji Tygodnika Powszechnego, tak? Czy sięgnęła do literatury tworzonej przez teolożki feministyczne, katolickie również w Polsce. Tego troszeczkę jest i ta literatura pokazuje, że na gruncie tego języka religijnego można również
myśleć o społeczeństwie i o relacjach płci w kategoriach równościowych. Bo myślę, że ta ilość publikacji, która dotyczyła gender i która się pojawiała w ostatnich tygodniach, w jakiś sposób zwiększa świadomość społeczną dotyczącą tego, o co chodzi w całym tym zamieszaniu. Gender w rozumieniu akademickim znacznie różni się od obiegowych opinii. Aby je poznać, zapraszamy do obejrzenia sondy, w której zapytaliśmy poznaniaków, co kryje się pod pojęciem gender.